Post-post-apo. Zapomniane wojny. Autorem historii jest Marcin Ptaszyński. Jeżeli podoba Ci się, co usłyszałeś, napisz, co myślisz i podaj dalej. Dzięki temu wspierasz powstawanie nowych opowiadań. Wpierw był blask, potem niczym grzmot odbił się o ściany rykoszet wystrzału. Ten ogień, który obserwowałem, był pułapką. Miejmy nadzieję, że to pojedynczy zabójca, a nie cała bandycka paczka. Wtedy muszę się stąd wynosić, jeżeli to zdziczali bandyci. Nie tylko ograbiają zwłoki, ale będą się nimi zabawiać. A jak głód ich przyciska, nawet je zjedzą. Dobrze, że jesteś już martwy, nieznany mi przyjacielu. Już nic złego cię nie spotka. Rozpocząłem wycofanie w powolnym wschodzie słońca. Dziś niebo jest purpurowe podczas wschodu. Widzę w oddali migotliwą, spadającą gwiazdę. A tak przynajmniej mi się zdawało przez wiele uderzeń serca, że to puszka spada na miejsce rozbitej jednostki. Zdążyłem się ukryć przed falą uderzeniową. Zrzucili z orbity jednostki ratownicze. Musiała to być ważna jednostka, że specjalnie ryzykują. Mogłem się przyjrzeć kuli, która powoli przekształcała się w rzekę mniejszych jednostek. Nigdy tego nie widziałem. To musi być coś nowego. Trzeba zacząć biec. Jeżeli nie znajdą tego, po co spadli, rozpoczną poszukiwania. Biegłem pod górę wraku, którego ostatnio oszabrowałem. Spinałem się z ponad 2, może 3 godziny. Odwróciłem się za siebie, gdy usłyszałem eksplozję. Drony odnalazły zespół ratunkowy puszek. Bombardowanie regionu trwało długo. Bardzo długo. Miałem wrażenie, że przesuwa się w moim kierunku. Każdy pocisk rozrywa ziemię, rozcina metal, miażdżył i zabijał tych, którzy nie schowali się wystarczająco szybko. Biegłem w dół, szukając schronienia. Wpadłem do dołu, który prowadził do zamkniętych metalowych drzwi. Pociski były coraz bliżej. Wystrzeliłem kolejną kulę, by roztrzaskać zamek. Udało się. Jestem bezpieczny. Na razie. Za drzwiami były kolejne drzwi, tym razem zakręcane, niczym zawór. Bomby nie ucichały, a ja postanowiłem sprawdzić, co się za nimi kryje. Alternatywa dla zakopania żywcem, gdy hałdy piachu i kamieni spadnie w tę właśnie dziurę. Drzwi ustąpiły bez większych problemów. Za nimi był tunel, którego koniec światło z mojej nakręcanej latarki nie znajdowało. Odkręciłem też zawór tlenowy na mojej masce. W takich miejscach często trujące gazy lub brak tlenu zabija nieostrożnych. Ucieszyłem się na widok pajęczyny. To tylko znaczy, że jakoś inne stworzenia musiały się dostać drugą stroną. Mam szansę. Schodziłem w głąb zardzewiałych schodów, trzymając się kruszących pod moimi rękawicami poręczy. Odpoczywałem. Sprawdzałem poziom tlenu. Przeglądałem puste szafki i biurka. Wszystko prócz betonu pokrywała ruda rdza. Dotarłem do okrętych schodów, zrobionych z betonowych bloków. Do tej pory nie widziałem światła, ani żadnej żywej istoty. Zastanawiam się, czy przejść w tą ciemność dalej, czy jednak skupić się na odnalezieniu drogi wyjścia. Powiew powietrza przez słup wentylacyjny dawał mi nadzieję. Powolnym krokiem, sprawdzając każdy stopień, schodziłem niżej i wtedy to zobaczyłem. Ogromne pomieszczenie o wysokim suficie, w którym olbrzymie pojemniki w kształcie kuli umieszczone są w rzędach. Zniszczone, dziurawe, zardzewiałe. Moje serce zaczęło szybciej bić, gdy widziałem czarną, lśniącą maź, wylewającą się z tych okrągłych kadzi. Z otworów, prócz czarnej mazi, która nieruchomo niczym czarna skała trwała w swoim kształcie, widziałem, jak
Wychodzą różne kolorowe kable z tych właśnie pojemników. Mój miernik nie wskazywał żadnych podwyższonych stopniów promieniowania. Omijając mazi, przychodziłem bokiem, wpatrując się w te dziwne konstrukcje. Zapach przytłaczał mnie nawet przez maskę. Ciężki, tłusty. Ciężko się oddychało, gdy przedzierałem się przez zalane podłogi. Czerń tej mazi owijała się i zostawała na moim ubraniu. Gdzie mogłem, omijałem ją. Kolejne drzwi, kolejne kadzie. Tak trwało to jakiś czas, aż znalazłem kolejne schody. Schody były zalane kaskadą czerni. Na dole zobaczyłem dziwne kształty, nieruchomo leżące na podłodze, oblepione czarną substancją. Zobaczyłem buty, wystające z jednej strony, przy kolejnym rękawice. To byli kiedyś ludzie. Dlaczego znaleźli się tak nisko, pod ziemią, pokryci tym czymś? To nie mógł być tylko kompleks chemiczny. Na ścianach widziałem mnóstwo murali. Większość skruszała, ale jednak, patrząc na nie, można było złożyć szczątki historii. Murale w tych podziemnych fabrykach lub magazynach opowiadały o sile wspólnoty, o ciężkiej pracy. Przez wiele obrazów przewijało się czarne słońce, do którego oni, robotnicy, wyciągali swoje ręce. Niektóre twarze wydawały się powtarzać i były większe niż pozostałe. Najpewniej założyciele tych kompleksów uwieczniali się na ściennych malowidłach. To wszystko chyba miało przypominać cel, który im przyświecał, którego ja widzę tylko pozostałości. Celem była ta maź, ich śmierć, przetrwanie, a może coś bardziej ambitnego. Może się jeszcze tego dowiem.